Cześć widzowie, z tej strony Matik. Dobra, to też serdecznie pokazuję wam dzisiaj mój sprzęt, moje dwie rzeczy, moją myszkę i klawiaturę. Klawiatura i myszka były w zestawie. To jest klawiatura, nazywa się Gaming Master FX. Tak ona się prezentuje. Kolorki sobie można zmieniać, jest czerwony, niebieski, fioletowy. Mi się bardziej podoba fioletowy, nie wiem czemu, tak mi się spodobał. I klawiatura, myszka. Myszka jest podświetlona, fajnie się prezentuje. Dobrze się ją gra ogólnie w Counter Strike'a. Wiecie, tak wygląda. Nawet macie napis Gaming Mouse, czyli gamerowa myszka. Dobra, ja tę myszkę wezmę na razie gdzieś indziej i pokażę wam klawiaturę. Piękną klawiaturę. Sorki za to EO. Skurde, znowu to samo. Dobra, i ona się prezentuje tak. Tutaj macie, tak wygląda, przejdę powolutku, powolusieńku, do samego końca, no, ona tak wygląda, moim zdaniem fajnie się na niej gra, bo jakby wam to powiedzieć, brakuje mi słowa. Nie jest jak moja poprzednia klawiatura, że nie była, no wiecie, poświetlane to tak ładnie wygląda, ale no nie była taka fajna jak ta, o, nieproste wyjaśnienie. I myszka też fajna, moim zdaniem. Jest jeszcze dobrze, bo się mogę tu podtrzymywać, mi się dobrze gra, o, w takiej pozycji, o. I się dobrze gra na grani. Się tak prezentuje pięknie. No, mówię to EO, sorry. No i co? No i to by było na tyle. Więc żegnam się z wami ja, czyli Matik. Zostaw lajka, subskrypcję. Dzwoneczek włącz. Zostaw komentarz, czy się podoba ta klawiatura. Możecie jeszcze jakiegoś odcinek padnie, nie obiecuję. Więc trzymajcie się, cześć.